Sarah Ferguson skrytykowała księcia i Meghan Markle. Sarah Ferguson poślubiła księcia Andrzeja, młodszego brata króla Karola III w 1986 roku. Rozstali się 8 lat później, jednak oficjalny rozwód uzyskali dopiero w 1996 roku. Na mocy dekretu królowej Elżbiety II Ferguson straciła tytuł jej królewskiej wysokości. Ale pozwolono jej zachować tytuł księżnej Yorku. Od tamtej pory zarówno Sarah, jak i jej były mąż robili, co mogli, by zapracować sobie na miano czarnych owiec rodziny królewskiej. Oczywiście, romanse Fergie i jej ksiaski, zawierające skandalizujące wadki autobiograficzne bledna przy wieloletniej przyjaźni księcia Andrzeja z Jeffreyem Epsteinem i oskarżeniami o molestowanie seksualne nieletnich. Po śmierci Elżbiety II Sarah Ferguson podbiła serca Brytyjczyków, adoptując jej dwa ukochane psy rasę Corgi o imionach Sandy i Muick. O księciu Harrym i jego żonie Ferguson do niedawna wypowiadała się ostrożnie. Być może dlatego, że sama ma co nieco za uszami, a może dlatego, że jej córki, a zwłaszcza Eugenia blisko przyjaźnia się z Sussexami. Miesiąc temu wyznała w rozmowie z magazynem People, że, na podstawie własnych doświadczeń, jest w stanie wczuć się w sytuację Harry'ego i Meghan. Nie wierzę, że jedna osoba ma prawo osadzać inną osobę. Sam nie jestem w stanie wydawać żadnych osadów. Wcale za ciebylem osadzanej nie oceniam Sussexów. Ostatnio jednak nawet ona straciła cierpliwość. Lamenty i narzekania Harry'ego i Meghan. Nieustanne wylewanie przez nich pomyj na rodzinę królewską, przy jednoczesnym kreowaniu się na ofiary niesprawiedliwej nagonki wszystkich już zmęczyle. Okazuje się, że Fergie tej ma dosyć. W emocjonalnej wypowiedzi dla TH Independent poruszyła m.in. kwestię zaproszenia na koronację. Nie możesz siedzieć okrakiem na plocie, z jedna noga w środku, a druga na zewnątrz. Albo wchodzisz, albo wychodzisz. I nie płacz, nie zostales zaproszony, albo nie zostales. Zdecydowales się odejść, to teraz tym zy. Dobrze im powiedziała.